Cześć wszystkim bardzo serdecznie, ja jestem Mateusz i dzisiaj, moi drodzy, gramy sobie w GTA, ale będziemy sprawdzali bardzo fajnego moda, który sprawia, że będziemy musieli poradzić sobie w więzieniu. Jeżeli policja mnie złapie, trafiam wtedy za kratki, idę do więzienia i muszę tam przetrwać. Będzie to bardzo ciekawe, zobaczymy jak wyjdzie. Dlatego możecie zostawić teraz łapeczkę w górę i przechodzimy do gry. Dobra, witam pana, bądź panią, czy to jest pan, czy pani? O, to jest pan. Łap, gościu. Łap to. Dzwonisz na policję, gościu? Dzwonisz? Coś z tym zrobisz? Zrobisz coś z tym fantem? Dobra. Pizdeusz totalus. Ty, a ty co tu robisz? Pal wroty, gościu. Gdzie? Gdzie idziesz? Kto ty jesteś? Co to jest? Paramedic? Ty, on chce go uratować. Nie ma ratowania. O Jezu, jaki groźny. Bo ty będziesz musiał mi to wszystko strzyć, gościu. Za parę chwil. Nigdy mnie nie złapią. Kolejny tutaj paramedic. Ty, paramedic! Ono! Ono! Uwielbiam sprzedawać takie buły. A, unik! Bum, bum! No, dawaj dalej. Unik? A, prawie wyszło. Czekajcie, z pierwszej osoby się nigdy nie biłem. No, dawaj. No. Ksio! Bum, bum! Bum! Ale wyrwał na łeb, gościu. Kto następny? Ty? O, palta wroty ode mnie. Nigdy mnie nie złapiecie. Ogólnie to chyba musi być tak, że tych gwiazdek jest trochę więcej, ale oni muszą mnie złapać, a nie zabić. Czemu ja wciąż tego nie usunąłem? Dobra, to był fail. Od razu mówię, macie mnie, to był fail. Halo, policja! Teraz nie popełnię tego błędu. Poczekam, aż będzie jedna gwiazdka, złapią mnie i tyle. Czemu nikt nie dzwoni na policję? Dzwoń ta na policję, jestem przecież strasznie złym, podłym człowiekiem. Rozbijam ludziom opony w samochodach. To nie jest wystarczające? Dzwoń na policję jeden z drugim. Jest jedna gwiazdeczka. Nawet ja pobiegnę do pana policjanta. Panie policjancie! Tu jestem. Tak. Poddaję się, macie mnie. Nie strzelajcie, jestem niewinny. Znaczy, jestem winny. Ale się poddaję. Łapki mam wysoko w powietrzu. Już, spokojnie. I niestety, złapali mnie i... Nie wiem, czy wiecie, ale minęło 20 lat, od kiedy mnie złapali. Oto Franklin, po 20 latach w Rosji. Po 20 latach w więzieniu. Troszkę się zmienił. Przypakował. Tatuaże ma. Loczki mu takie fajne wyrosły. I ma tatuaż nawet na plecach z napisem Inmate. No ale troszkę tak jest, bym powiedział, całkiem spory. Ja bym się go bał. Zerknijmy na to, co możemy robić. Co jest? Czemu oni tak do mnie biegną? Ej, z jakiego powodu biegniecie? Chcecie się przytulić? Siemanko, wariaty. O Jezus! Dobra, ty! Co, jaki, czemu wy się... Dobra, zostałem pobity za niewinność. Jak to w życiu prawdziwym. Zerknijmy na to, co możemy tutaj w ogóle zdobyć. Co to jest? Co to jest? Jakaś robota? Aha, czy to są gangi? Tak, czyli mam gang. Czyli to są moje ziomeczki. Ziomeczki, moje mordeczki. Siemano, chłopaki, jesteśmy w jednym gangu. I teraz, posłuchajcie mnie teraz uważnie. Skąd mam pistolet? Nie wiem skąd mam pistolet, ale powiedzmy, że to ty mi dałeś go. Przeszmuglowałeś to wszystko, zajebiście, dzięki chłopaki. A teraz idziemy do roboty. Chodźcie. No hej, słuchałem się mnie nawet. Dobra. Workout ended, czyli tutaj można sobie iść na siłkę i popakować. A tutaj co jest? Znowu się tam ci biją? W ogóle wy macie wyjebane na tych ludzi, co? Siemano. Co jest? Chwileczkę. Ja tutaj się z nikim nie strzelam. Proszę mnie zostawić w spokoju. Idę kulturalnie na siłownię. Dobra, czyli możemy pompeczki nawalać. Dawaj, rób pompeczki, nie bądź pipa. Po co ci takie mięśnie, jak ty takie średnie te pompki robisz? Tak głową bardziej machasz niż pompujesz. Czas na kolejny trening. Pompki już za mną. Dwie seryjki teraz. Co tutaj mamy? Wyciskanie na ławeczce. Jeżeli myśleliście, że on jest słaby, to patrzcie na to, co on robi. Nie wiem, co on robi, szczerze. Jest jakiś posrany totalnie. Dobra, póki co tylko pompki nie były zbugowane. Reszta to jakaś padaka. Okej, to też. 10 kilo, czyli to jest 10, to jest 40 kg. Okej. 40 kg chłopcy tutaj tak robi. Ale z niego pakier. Dobra, już to odwróć. Tutaj? Aha, okej. Taki jogging. Jogging w miejscu. Jogging... A zmęczył się, okej, dobra.
On już nie ma siły. Za dużo ćwiczeń jak na jeden dzień. Dwie minutki i chłop już padł. Nie wiem, jakim cudem ty sobie taką klatę zrobiłeś, ale pofleksuj się tutaj jeszcze może. O, pokaż im. O, patrzcie na mnie. Patrzcie, jaki jestem pakier. Boże, jak to wygląda. Okej, czyli tutaj można faktycznie sobie w sklepie kupić pistolet, assault rifle i mamy misję. Okej, mamy zabić misję... Zabić misję. Mamy misję zabić Johnny'ego. Dobra, czyli jasna sprawa. Gdzie jest Johnny? Aha, czyli ja najpierw dostaję hajs, a potem dopiero. Okej. Staję hajs i potem robię misję. Johnny jest na dachu, jak myślicie? Możliwe, że jest na dachu. Nie, Johnny jest na dole, to jak ja mam tam wejść? Wsuńcie się, chłopaki. Ale ty jesteś useless. Tędy da się wejść? Może to jest Johnny? Johnny, Johnny, jest papa. Chłopaki, otaczamy go. Siema, Johnny. Co myślałeś, że jak nie zwrócisz hajsu panu Arturkowi, to się nic nie stanie? No? Widzisz, ile nas tutaj jest? A ile ty? Co? Widzisz, ile nas tutaj jest? A ile ty? Wow. Dobra, Johnny. Prosta piłka. Jeszcze przekopę musimy zrobić Johnemu. Chłopaki, pomóżcie mi, nie stójcie tak! Dobra, użyję tej pukawki może. Nie no, ta pukawka nic... No dobra, czyli Johnny dostał w pierdziel. No ale jakby dostaliśmy pieniądze i jak jest pewność, że ja tego questa wykonałem? On wciąż mi się tutaj świeci. Możemy wziąć sobie kolejnego questa, jakim to jest zabicie Joe'ego. Wcześniej był Johnny, teraz czas na Joe'ego. Znaczy możemy sobie tak wsiąść tutaj w autobus? Jak gdyby nigdy nic sobie nim pojeździć? O, patrzcie, wystarczyło puncha takiego strzelić. Wsiadajcie, chłopaki, jedziemy. Wsiadać! Szybko, a wy? A wy to co, na zaproszenie jakieś specjalne? Dawać, siadamy i robimy rozpierdziel tutaj w więzieniu. Ty! Michał! Już do auta. Jezus, Michał, wsiadaj, no debilu. Dobra, Michał, ty to jak zawsze. Wsiadasz czy nie? Po co? Będziesz za nami biegał. Dobra, to jest debil. Nie, mam wrażenie, że oni są już przyzwyczajeni do takich akcji. Zobaczcie, ten strażnik totalnie go nie obchodzi. Dobra, sobie jeżdżą autobusem. Dzisiaj im pozwolę. Siema, gdzie jest Joey i jego klub? A raczej gang. Tutaj? Nie wiem, powiedzmy, że jesteście Joey'im. Joey! Joey! Gdzie jesteś, Joey? Poszukiwania Joey'ego. Patrzcie, ile tutaj tych chłopów jest. Joey! Joey! Nie, gdzie jest Joey? Tam stoi, zobaczcie, Joey z ekipą tam sobie sikają. Joey! Ty, ale oni wstają. Joey. Okej, okay. Teraz już nie powinni wstawać. Jeszcze? Joey! Daj spokój, chłopie, nie warto już wstawać. Okej, okay, wysiadamy, koniec imprezy. Czy Joey na pewno leży? Który to Joey? To jest Joey? Może to jest Joey? Dobra, Joey na pewno leży. Ale chyba jego gang podchodzi. Mogę do strażników strzelać? O, mogę. Boże, ja mam wrażenie, że ja już przejąłem kontrolę nad tym więzieniem całym. O, i możemy sobie dodać do naszego gangu normalnego chłopa. I możemy muscle membera. Patrzcie, a muscle member, ale oni są głupi. Oni nie wchodzą do autobusu, jak ich prosisz. Za hajs z misji kupujemy sobie członków gangu. I teraz możemy sobie zapalić śluga. Ty, co jest? Chłop próbował chyba uciec z więzienia. Ty. Ej, widzowie, to jest chyba jakieś więzienie, które sprawia, że wszyscy dostają depresji. Idziemy. My też uciekamy. Spróbujemy jego techniki. Jaka jest szansa, że uda nam się stąd uciec? Bardzo mała. Dobra, skoro ja tutaj jakby z moją ekipką porozwalałem typów, to co tutaj jest? Ha, czyli tutaj mogę stworzyć gang. Ale nie mam już pieniędzy, więc nie mogę dodawać członków. Tam zdaje się, że mogę dołączyć do innych gangów. A ci chcą mnie zabić? Nadal chcecie zabić? Wystarczyło wyciągnąć spluwę, już nie jesteście takie kozaki. A, i teraz dostałem nowych ziomków do gangu. Okej. Okay. Czyli w zasadzie ten mod nie jest jakoś tak mega rozwinięty. Ciekawe, czy są lepsze. Znacie jakieś lepsze mody? Jeżeli chodzi o GTA i ucieczkę z więzienia? Bo to jest bardzo fajny klimat, można się pobawić całkiem śmiesznie. Aczkolwiek tutaj to troszkę nudy. Ej, jakbym wszedł tutaj, tym chopperem uciekł. Boję się, że mnie odstrzelam, zanim tam zdążę wejść. Ale koks. Dobra, ty, uciekamy z więzienia. To jest prostsze niż myślałem. Naruszyłeś zamkniętą przestrzeń powietrzną, zmień kurs albo zostaniesz zestrzelony. Co ty mi pieprzysz tutaj? Ja uciekam z więzienia. Hello! Dobra, i co ja teraz, nie wiem, dokąd mam uciec? Nie wiem, dokąd mam uciec. Jestem skazańcem, który już 20 lat siedzi w więzieniu. Ja nie wiem, nie mam życia poza tym. Uda mi się, jak w Fall Guysach? Dobra, zajebiście, przeleciałem pomiędzy tymi świderkami. W takim razie będziemy tutaj lecieć w stronę fabryki starej. Tam
Tam mam dostać samochód znajomego i w zasadzie uciec. Aby wszystko się udało. Jak się hamuje? O-o. Jak widzicie, Los Santos rządzi korupcja. Właśnie trafiłem do szpitala, tam mnie uleczyli, jak gdyby nigdy nic. Nie wzięli mnie z powrotem do więzienia. Jestem wolnym człowiekiem. Jeszcze muszę sobie ciuchy zmienić i będzie picuś glancuś. Ale to może innym razem, a tymczasem ja się zwijam. Dzięki, że oglądaliście i widzimy się już jutro. Pa, pa!